Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Sensor 22. Jak widzicie, dzisiaj akcja M-Click, więc dzisiaj wapnowanie. Wziąłem sobie starą gwardię, starego John Deere'a 7810. Tam na nim nie jeździłem, a to jest bardzo świetny ciągnik. No i moją wapniarkę odkopałem, która stała dość długi czas, a czy długi czas, no w sumie 3 odcinki temu chyba używałem ją. Wtedy z Valtrą na polu 72. Ale teraz stwierdziłem, że dołożę sobie tarczę wysiewającą, żeby to trochę szybciej szło, bo to jest dość duże pole do wapnowania, więc jeszcze trochę posiejemy sobie w dalszej części odcinka. Ale nie no, nie chciałem zahaczyć akurat. Wołać raczej nie będziemy, tylko sobie pracownika puszczę na wał. Ale to zobaczycie wszystko. I właśnie tak teraz widzę, że licho bardzo wyszło. Nie, tu nie będę jechał na razie, zostawię to. Będę jechał w tamtą stronę, bo tam mam GPS-a ustawionego. Tutaj jechałem na 12 metrów jeszcze. Na tą starą szerokość siewki. Później dopiero sobie to zwiększyłem. No i oczywiście prędkość też sobie skręciłem na 28, żeby jak najwięcej zrobić na tym odcinku i jak najszybciej to ogarnąć. No i tak to wygląda. No i będziemy jeździć chyba po wapno. Tak sobie myślę. Fajnie ten zestaw wygląda, coś pięknego, nie? Dawno nie jeździłem tym John Deere'em, ale jest świetny ciągnik, co? Właśnie nie wiem, czy sobie na... Czy takiego John Deere'a sobie nie ogarnę na co? Na fleta na osadzie, no bo w sumie fajny by taki John Deere był. No, pomyślę o tym, pomyślę. Ale na razie to jest za szybko, żeby myśleć. No, tam dopiero co w sumie case'a kupiłem niedawno. No wiadomo, case też jest bardzo ładny. Fajny. No, tylko widać John Deere case sobie tutaj koszą, te dwa pola. I widzicie, to jest całe pole do optymalizacji, dlatego ogólnie... ogólnie prawie, że zacząłem siać te pole. Bo już tak wjechałem, na pole się rozłożyłem siewnikiem i mówię, kurde, zaczynam odcinek, wyszedłem sobie z ciągnika, żeby ładny kantor zrobić, tak wiecie, na porządku. Wyszedłem sobie, patrzę, wymaga wapna. Ja patrzę na wapna, całe pole wymaga. Ja o tym w ogóle zapomniałem, bo ja byłem tu 13 listopada. Równo 11 dni temu byłem. Przed premierą DLC Zielonka. Więc... No. Troszeczkę czasu minęło. Oj. Żydza zrobiłem, ale to nic. Ten teren tutaj jakoś ogarnę. Aha, tak to idzie GPS, dobra. Oczywiście bieg E2. 31 na godzinę. Mogę jechać na tym biegu. A siewka jest ustawiona na 28, więc do tego taki bieg. Dość fajnie to idzie, 30 na godzinę, no spoko idzie to na ten wapno. To jest spoko, spierdziela to wapno. Więc spoko, to jest kolejny odcinek z M-Clicka, no. Dzisiaj zasieję kawałek tego pola jęczmieniem, bo tu będzie jęczmieniany, tego nie powiedziałem. Tutaj będzie jęczmień siany. I tutaj będzie jęczmień prawdopodobnie. I gdzieś jeszcze się na pewno znajdzie pole z jęczmieniem, ale tak. Na razie mnie nie interesuje. Właściwie nie wiem, czy na gospę nie jest najszybciej połapno przejechać się. Czekaj, jestem tu. No, na gospę jest najbliżej. Tutaj tą drogą się przejedzie i raz, dwa. Na gospę będę jechał po wapno, bo tam mam silos. Więc raz, dwa obrócę to. A tutaj dwa przejazdy i będzie zwapnowana ta strona i potem będzie tamta wapnowana, więc... Luźna guma, tutaj jeszcze nie będzie wapnowana, no bo nie wymaga całe pole wapna.
Oczywiście czwórkę sobie dorzucimy. Uprzedzę drogą, bo tutaj w prawo to w sumie też bym mógł przez koło tego płotka przejechać. Zastanawiam się, czemu ta droga jeszcze tutaj jest. Nie jest zaorana, ale ona będzie kiedyś zaorana. Jak będzie tutaj gospodarz zniknie stąd, to to będzie wszystko połączone, więc nie bójta się. Tak, bo zapomniałem, jak tu się podjeżdża do tego silosa, bo ja go trochę źle postawiłem. Ale powinien sięgnąć. Tak, sięgnę. O, 2137. No bo nie był pusty rozsiewacz, a tak to 2300 by było na pewno. No i lecimy z powrotem na pole. I pyk, i cyk, i pyk, jak to się mówi, i już jesteś. Już jestem na polu, więc dość blisko. No bliziutko to jest, no bo to wiadomo, to jest za kogospu, można powiedzieć, prawie że. Te pole. I czy ja będę jeździł do tym biegu? Nie no. Zrzucę na tą dwójkę, tak jak było. Będzie miał lekko wyższe obroty. Dobra, ale spokojnie, John Deere. To jeszcze trochę sobie z kabiną, bo to jest coś pięknego, ten John Deere. Mówię, no to nie tyle co mi się znudziło, to rozszywanie wapna tym rozrzutnikiem. Dlatego stwierdziłem sobie, że wezmę sobie mój rozsiewacz. I tak mówię, kurde, ten John Deere stoi tak już od dwóch czy tam trzech sezonów nieużywany. Aż szkoda mi się zrobiło tego John Deere'a, no to mówię, ja zapnę sobie tego John Deere'a do tego rozsiewacza i... bo on ma wystarczającą moc do tego rozsiewacza i o to chodzi. Bo plan był dać basenem, bo basenem też. Mało robię, ale jednak... John Deere wygrał, no. John Deere wygrał, no nie ukrywam im się. No i pyk. Teraz poprzeczne, jak to trzeba zrobić. Dawaj, 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 dawaj. Trzeba zgasić, bo trochę... Nie ukrywam, ale troszeczkę zamuliłem mojego John Deere'a. Troszeczkę za wysoki bieg pod tą górę, ale... A i mi się John Deere dał radę. Więc nie ma lipy. Tutaj do końca i zobaczę w sumie. Od tej strony chyba sobie GPS-a ustawię. A w środku jak wyjdzie, tak wyjdzie. Ja się nie boję tego, że będę musiał jechać na pół rozsiewacza cały przejazd. Dawaj w prawo, dawaj w prawo. I łogin! Poszli! Szybcy i wściekli. To powinno starszy w sumie ta siewka, tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno po odcinku będzie dużo do siewu. I myślę co zasiać. I właśnie jak to zrobić, bo w kolejnym odcinku... Może w czerwcu się zobaczę, więc zobaczę. Bo w czerwcu na pewno soja do sprzedaży. Tego jestem 100% pewien, że będzie soja sprzedawana. Właśnie nie wiem, jak tej soje mam, ale... Bo na zimę chyba już na listopad się nie będę widział. No to jest dzisiaj ostatni dzień siewów. No to jest w sumie czas na jeden. Jak to jest siewy ostatni, jak to dzisiaj ostatni dzień siewów. No, dość dobrze wyszło. Delikatny nakład tam się zrobił, ale to wiadomo, lepiej zrobić nakład, niż żeby zbrakło, tak?
Dobra, jest 19:31 i odcinka kolejnego chyba już nie będę nagrywał dzisiaj, bo to będzie 20, a ten pewnie o 20 przyjedzie. No to lepiej sobie odpuścić. A na piątek sobie ogarnę odcinek, jutro. Albo choćby Leron sobie ogarnę. Nie mogę ogarnąć. Dobra, pomyślę jak to zrobić. Pomyślę jak to zrobić, no. Ale coś wymyślę, więc... Coś wymyślę się. Nic nie ma lipy. Dawaj z tym siewką. Dużo już nie zostało tutaj przejazdu, więc... Akurat 15 minut siewu, 15 minut wapnowania i 15 minut siewu i to starczy. A resztę poza odcinkiem będzie ogarnięte. Nie powiem w jaki sposób, ale... I to nie będzie te... I to też nie będzie modem ogarniane, jakby to kogoś interesowało. Po prostu będę się trochę posiedzieć poza odcinkiem, żeby to zachęcić i tyle. Dawaj. Do tańca zapraszam. No i gitara, nie? Fajnie to idzie. Naprawdę. Nie, ale mówię, naprawdę to fajnie idzie, to wapnowanie. To prędkość trzeba wyrobić, bo to dycha szybciej, nie? Wiadomo, że ten mod dużo... przyszybsza grę, o może tak. No ale z drugiej strony, jak ja bym miał teraz... wapnować to pół godziny, bo tak by pewnie wyszło coś koło tego. No może nie pół godziny, ale 25 minut wapnować. No to powiedzmy, no to jest prawie cały odcinek, tak? A ja wapnowania nie chciałem robić. Tak długo. Siewy jeszcze się na tej serii naoglądacie. No wapna... Wapna mogę na różne sposoby robić, no bo mogę raz z tym robić, raz z rozrzutnikiem, więc to też tak... Więc to też tak inaczej wychodzi, tak? Tak sobie myślałem, że mi to skręci. Więc teraz tak. Napełni... Usuń kasę 2400. Bo tyle bym gdzieś pewnie zapłacił za pełną siewkę. Więc login. Kto się tam zablokował? Johnny się zablokował i to pewnie jakieś drzewa albo ostudni. Ale spać mi się chce. Wzrost. Aha, bo on tak dziwnie trochę pokosił. Ale John Deere skończył robotę, więc najważniejsze. Bo musi się wysypać jeszcze, ale... Ale to tam już na spokojnie się wysypie. Nie mogę się doczekać, jak tu będzie całe pole zrobione, nie? Że będę zaczynał tam od drogi. Albo w sumie od tej drogi będę zaczynał, bo to jest równo. I tutaj będzie wszystko moje. Tutaj będzie tak pole. Tak fajnie to będzie się uprawiać. Nie ma lipy, no. Czemu się tak spać? No i dobra. Zwapnowane. Tu sobie przejadę na to pole, bo tutaj będę miniaturkę chyba robił. Więc pomyślimy. Tutaj 5 minut mu niby zostało kursu. No ale ja widać będę musiał poprawić jeszcze raz naokoło objechać. Bo no, zły punkt się zaznaczył tutaj. Ale to się da. Siedź
się wszystko, panowie, da. Tylko trzeba chcieć. No, 15 odcinka jest, więc spoko. Dobrze, że tutaj nic nie z tego. Kukurydza na jarno. No i dobra. Ale mi się chce spać. Dobrze, że po tym odcinku kończę nagrywanie i tyle. Jeszcze nie wiem, czy w piątek gdzieś wychodzę, czy nie. To jest najgorsze. Jakbym wiedział, czy w piątek wychodzę, bo w piątek na pewno muszę odcinki sobie ogarnąć. Czy ja na... Dobra, niech tak sobie stoi ten komuń, bo już się wnerwię. Bo ja mu zamiast wyłączyć kurtę, ja mu go usunąłem. A jedźmy. Jeszcze ten mi tu mruga, że... Rozłóż rury i tak stoi po odcinku ciebie sypie. I poszli z tym zmieniem. Ile zasieje, tyle zasieje. Oczywiście licznik sobie zarejestruje, bo jest 29 hektarów zasiane. To trzeba wyłączyć. Siewnik to jest ten chyba starszy, czy tam młodszy, nie wiem. To jest chyba ten późniejszy siewnik, bo ma tylko 45 zasianych hektarów. Jeśli nie wiem, jak ten drugi ma zasiane ile. Ale to tam akurat nie jest takie zbytnio mocno ważne. No i tak to sobie idzie, nie? Chwilę sobie posieję. Nie wiem, w którą stronę. No ale przejadę sobie dwa kółka tu. I zobaczę, w którą stronę wały będą skręcać, tyle. Ale wał chyba od prostej strony puszczę. Czyli od samego brzegu tego pola. Oczywiście na pracowniku, czyli muszę jechać w lewo teraz. Tutaj poprzeczek sobie zrobię na końcu chyba. Chyba tak, ogarnę sobie na końcu go. Staram się tak jakoś ładnie to siać, żeby na jeden poprzecznik to było. Do zagarnięcia. No i teraz na pewno naraz to zagarnę. No tutaj tą prawą stronę będę siał. Przecież pewnie czekaj. Bo on będzie jechał tutaj od brzegu pola. Prawdopodobnie w prawo będzie kręcił, więc. Ja i tak teraz ten przejazd będzie jechał prawą stroną, więc. I zaraz zobaczę, jak to będzie szło. Ale na pewno jadąc 24 to dużo szybciej idzie, a nie? No ale mówię, muszę sobie taką jedną rzecz ogarnąć po cichu, no bo... Albo zasieję sobie dużo jęczmienia i tyle. Tutaj i tutaj sobie walnę jęczmień na tych polach. A to, to i to, to sobie dam pszenicę i tyle. I w październiku się pożegnam z wami. Zobaczę się chyba na... No, tak jak mówiłem, nie? I się zobaczymy dopiero na... Na czerwcu. Na czerwcu też może być ciekawe, bo będą nowe pola, może jakaś... Taka łąka wyskoczyła, której nie ma. Może łąka wyskoczyła, to też fajna robota by była, jakbym łąkę kupił. Dobra, stój. Dawno McCormicka nie używałem, więc... Znaczy on sobie jeździł głównie po kontraktach, więc... Więc tak to wyglądało. Dobra. Poszedł. No i gitara, i ogień. On jedzie szybciej, bo jedzie 22, no a John Deere widać troszeczkę nie domaga. Ale wiadomo, ja mam ciężejszą, ja mam gorszą robotę, więc... No to po ziemi jedzie, a ja jadę tak jakby w ziemi, no to... No może John Deere ma więcej koni, że do tego... To wiadomo, że tu jest inne zapotrzebowanie mocy i tam jest inne zapotrzebowanie mocy. Tam jest 150, a tu jest 270, tak?
Co prawda Żendyr ma 400, no ale jednak on tam ciągnie tylko masę wałów, tak? On tam ciągnie tylko masę wałów, a tutaj ciągnie cały siewnik, jeszcze masę siewnika, jeszcze do tego 28 ton zasypu, tak? Więc tutaj tak, że ten Żendyr idzie te 18 cały czas praktycznie, że to jest dobrze. I teraz moje pytanie, czy on pojedzie w prawo czy w lewo, bo to mnie zawsze zastanawia, jak ci pracownicy jeżdżą. Ale powinien w prawo odbić. Tak mi się wydaje. Tak, w prawo odbije. Bo jakby odbił w lewo, no to by nie miał co do roboty. Ale to idzie. Prawie jak miniaturka, ale nie, no zaraz jestem Żendyrem jakąś ładną. Takich miniaturek mam już chyba dosyć dużo. No to nie do domu pewnie jedzie. O, patrz, jeden przejazd i będzie ten, billboard zasłany. Nie wiem, czy całe pole zasieje, ale tą prawą stronę na pewno zasieje, no bo jest 22 minuta. I tą prawą stronę zasieje, a tą lewą to całego odcinku dosieje. A tą lewą to całego odcinku dosieje, bo tam dużo nie będzie do roboty. No to jest lekko z górki, tu zaraz 25, ale tutaj zaraz do 12 zajdzie, bo to jest góra. Znaczy góra, tam pod koniec jest górka, więc... No już w sumie jadę 12. Więc to, że on pojechał kawałek 25, no to nie znaczy, że cały czas będę tyle jechał, nie? Jednak ten z wałami miał dużo lepszą robotę. Nie ma to tam. No i dobra, siejemy sobie dalej, bo co mam innego robić, jak siać. Trzeba ładnie sobie zrobić na poprzeczniaku. Zobaczysz, jak to wyjdzie tutaj z przejazdami, a wyjdzie tak trochę lipnie, więc nie, no to tamto trzeba grzać. Dawaj, gazu. A Żendyr tam niech sobie stoi. Ale po odcinku widzę, że będę miał bardzo dużo roboty tutaj, bo będę musiał wszystko zasiać do końca. No właśnie, jeszcze u góry muszę zasiać, to tam też będzie pszenica, więc... I wszystko na młyn, na mąkę, bo wiadomo, chleb to jest inwestycja, znaczy inwestycja. Chleb to jest, to są pieniążki. Z chleba idzie dobrze zarobić, więc... Dlatego to jest siano, znaczy siano. Dlatego to jest wszystko na mąkę robione. Zaraz będzie listopad, to będzie sprzedaż tego oleju rzepakowego, co tam miałem, trochę tego rzepaku, nie wiem ile tam było, ale zawsze te trochę oleju będzie. Drobne jakieś tam wpadną na nowe nabytki.
Może by jakiego nowego silnika ogarnął. Większego. Albo gospo już powoli budował. Nie wiem, bo ja miałem chyba pieniądze teraz z soi. Mi się wydaje, że chyba miałem już powoli na gospo przeznaczać. Z krowami. Ale zanim gospo z krowami, to przydałoby się kupić łąkę. Najlepiej 71 kupić od razu. Bo to jest fajna, duża łąka. I chyba na to będę zbierał, bo nie wiem ile to pieniędzy kosztuje, ale... Ale po soi mnie na pewno będzie stać. Łąka... Aha! Okej. Okay. A soi mam już zebrane 200 ton. Już, a jeszcze jest do koszenia. Tutaj jest kawałek do koszenia i tyle. No i w sumie to wysypać i to wszystko posypywać z tych przyczep. Więc trochę tej soi będę miał, tam około 300 ton. Na pewno 300 ton będzie, bo nie wiem ile jest na Volvie. Tutaj też jest pewnie 20 ton, jak nie 30. Więc no 300 ton leci, 300 ton na pewno będzie. 300 ton soi, po 4000. No to jest... To jest 1 200 000, tak? Tak, to jest 1 200 000, no. No to na łąkę będzie mnie stać. A w ogóle ja mam tu jakieś kosiarki? Oj, powiem wam, że ja nie pamiętam, ty. A ja mam te kosiarki, dobra, no to ja je będę używał, po prostu tyle. Bez sensu, żebym wszędzie z tą samą jedną kosiarką, bo na razie się pobawię jeszcze zwykłą kosiarką do ciągnika. I sobie na pewno walczę za tym do kosiarek, no bo to fajny zestaw jest. No i mówię, zrobię te dwa przejazdy tu i będę kończył odcinek, no bo jest 28 minuta. Ale tylko ale chcę dokończyć te dwa przejazdy. A resztę to wiadomo, po odcinku to się je. Ale te 5,5 hektara będzie zasiane, więc no, spoko wynik. Jak na te parę minut, na te 15 minut chyba. No nie mogę się doczekać, jak już będzie tutaj całe pole zasiania. Takie duże. Tylko, że tutaj wiadomo, że już inne ciągniki prawdopodobnie będą to siały. Już będą jakieś łamańce tutaj jeździć po 23 metry siewnik. Także zawsze to 8 metrów więcej będzie, tak? I wtedy już nie będę robił okrąg poprzeczniaków. Czyli jak on będzie naokoło sobie siał, no to już mu nie będę dawał cofania, no bo on się przecież zabije z tym silnikiem. Wiadomo, on będzie miał z tyłu zbiornik, więc on nie da rady cofnąć. Więc tylko w grę chodzi półokrągło. Wchodzi, nie chodzi, tylko wchodzi. Wiem, że trochę na narożnikach będę tracił pola, ale... Ale to tam taka strata, to nie strata, można powiedzieć. A kombajny dalej będą sobie jeździć normalnie w kąt. Żeby to ładnie zebrać wszystko, więc no nie ma problemu. Więc wszystko będzie ogarnięte. Nie bójka się. No ja tu zjadę i będę kończył odcinek. I tyle nas widzieli, muszę powiedzieć, na tym odcinku. No i na pewno jakąś fajną miniaturkę zrobię sobie. No Valve, nie wiem czy będę wklejował na odcinek na miniaturkę. Bo ja tam Valve'ami nie jeździłem, więc no. No ale zobaczę, 29 minuta jest. Muszę sobie ogarnąć tutaj save'a po odcinku, ale to po odcinku dopiero. Wiadomo, choć Baleron mam ogarnięty, Elengrona też mam ogarniętego pod odcinek. Henkryka jak widać nagrywam teraz, nie mam ogarniętego pod kolejny odcinek, bo to jest niemożliwe. Bym musiał teraz siedzieć do 22, żeby to ogarnąć wszystko, a mi się nie chce. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, na razie, trzymajcie się, cieplutko, cześć, pa pa!